Szanowni Państwo, a teraz na scenę zapraszam prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Panie prezesie, bardzo proszę. Panie senatorze, szanowne panie i panowie parlamentarzyści, szanowni państwo, jest dla mnie czymś bardzo ważnym i jednocześnie miłym, że mogę podróżować po Polsce, odwiedzać poszczególne stolice nowych regionów partyjnych, jednocześnie to są okręgi senatorskie, odpowiadać na pytania, no i mówić o tym, co się w Polsce dzieje, co się zdarzyło i co się być może zdarzy. Jakie decyzje w naszym głębokim przekonaniu, w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy będą Polsce służyć, a jakie nie. Może zacznę tutaj od takiego rozważania. Mianowicie, gdyby spojrzeć na naszą rzeczywistość 7 lat temu, no mniej więcej wtedy zdobywaliśmy władzę, to nie jest zupełnie precyzyjne, ale tak chwilę później już był ten moment, w którym tą władzę żeśmy zdobyli, to trudno by uwierzyć, że po 7 latach tej władzy, mimo niezwykle zaciekłego oporu opozycji, która sama siebie nazwała totalną i uznawała, że można przejmować władzę metodami nielegalnymi, bo wezwanie do jej przejmowania poprzez ulicę i zagranicę to jest przez nic innego jak wzywanie do swego rodzaju przewrotu, do czegoś, co jest opisane w kodeksie karnym. Jednocześnie ta opozycja miała i ma poparcie przynajmniej wielu sądów, dzięki temu nie można wyciągać z jej działań wniosków, nawet wtedy, jeżeli na przykład okupuje Sejm. W sytuacji, w której, no co tu dużo mówić, różne siły zewnętrzne nam bardzo, ale to bardzo nie sprzyjały i niestety niekiedy dalej nie sprzyjają. W sytuacji, w której będą, o czym wtedy oczywiście nie wiedzieliśmy, wielkie kryzysy światowe, COVID, dzisiaj wojna, wojna na Ukrainie, ale w jakimś sensie ta wojna stała się już wydarzeniem nie tylko międzynarodowym, ale poprzez wydarzenia ekonomiczne światowym, że mimo wszystko my po 7 latach będziemy 30%, licząc ten rok, mówię o zapowiedziach naszych wyników gospodarczych, o około 30% bogatsi, ale przede wszystkim zdołamy dokonać rzeczy, która wydawałaby się zupełnie niemożliwa. Zwiększymy w ciągu tych lat naszej władzy, to już jest przeszło 6,5 roku, dochody państwa o 826 czy 828 miliardów złotych. Wydamy 200 miliardów złotych dodatkowo, można powiedzieć, na politykę społeczną. Zwiększymy wydatki w gruncie rzeczy na wszystkie dziedziny życia publicznego i społecznego, które są objęte zainteresowaniem państwa. Dokonamy ogromnego postępu cywilizacyjnego, który widać na każdym kroku i kiedy jeździ się przez Polskę, choćby jeżeli chodzi o drogi, ale także jeżeli chodzi o po prostu to wszystko, co w Polsce widać. Choćby kiedy jechałem tutaj taką nietypową drogą z Warszawy do Płocka, to też to widziałem. I że dokonamy tego wszystkiego nie podnosząc podatków, no bo to wtedy może byłoby bardziej zrozumiałe. Wzięliśmy więcej od społeczeństwa i później żeśmy jakby na nowo rozdali, tylko podatki obniżając. Bo my szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat te podatki obniżamy i to często bardzo wyraźnie. A pierwsze jakieś obniżki podatkowe miały miejsce już w pierwszym okresie naszego rządzenia. Wydaje się rzecz właściwie sprzeczna w sobie, niemożliwa. A nam się to udało.
Jeśli na to wszystko spojrzeć, to można też postawić takie pytanie, dlaczego nam to się udało? Co się stało? Czy mamy jakieś cudowne umiejętności, cudowne możliwości, których inni nie mają? Nie, proszę Państwa, nie jesteśmy cudotwórcami, nie mamy niczego nadzwyczajnego w sobie. Po prostu wiedzieliśmy już od bardzo dawna, od wielu, już dzisiaj można powiedzieć dziesięcioleci, bo nasze środowisko rozpoczęło działać 30 kilka lat temu. Otóż wiedzieliśmy, że to, co zaczęło się dziać po 1989 roku, z jednej strony było oczywiście dobre, bo to było wyzwolenie, odzyskaliśmy wolność, odzyskaliśmy niepodległość, ale z drugiej strony wybrana została droga zła. Droga, która nie pozwalała wykorzystywać naszych możliwości, która dawała po czasie, bo najpierw był upadek, ale później pewien postęp gospodarczy, ale cena tego była ogromna. Cena tego była ogromna, jeżeli by chcieć ująć bardzo krótko przyczynę, dla której ta cena była tak olbrzymia, to można powiedzieć to tak. Panowało nadużycie. Panowało, tu już będę brutalny w słowach, po prostu gigantyczne złodziejstwo. Gigantyczne rozkradanie naszego kraju. Gigantyczne marnotrawstwo. I myśmy to dostrzegali. Dostrzegaliśmy także wymiary społeczne tego złodziejstwa i marnotrawstwa. Wiedzieliśmy, kto zyskuje, kto ma większe szanse, a kto ma mniejsze szanse. Absolutnie nie wierzyliśmy w tą bajkę o tym, że to ludzie, tylko ci najbardziej energiczni zyskują, a ci, których można określić jako niedołężnych, tracą. Nie wierzyliśmy w cały ten wielki zabieg socjotechniczny, zabieg propagandowy, który właśnie do tego się sprowadzał. Nie wierzyliśmy też, że można zastąpić jedną błędną ideologię, ideologię marksistowską, drugą błędną ideologią, czyli ideologią liberalną. Wierzyliśmy w zdrowy rozsądek, w uczciwość, w to, że trzeba budować wspólnotę, to, że Polska jest ważna, powinna być ważna dla nas wszystkich i właśnie, że tą wspólnotą powinna być. Trzeba postępować uczciwie i zgodnie z takimi regułami, które są czerpane z różnego rodzaju koncepcji, ale które łącznie tworzą pewną równowagę. Oczywiście musi być gospodarka rynkowa, ale jest potrzebna też pewna rola państwa. Musi być swoboda gospodarcza, ale muszą być też pewne regulacje. Natomiast niepotrzebne są nadregulacje. I tak dalej, i tak dalej. I nie wierzyliśmy też w to, że inni, mówię tu o innych państwach, działają wobec nas na zasadzie dobrego wujka, że chcą nam pomóc. Bo to dziecinna da po prostu. Tak nie wyglądają relacje między państwami. Że trzeba po prostu zabiegać o nasze interesy. Że pewne stany wytworzone przez historię tak łatwo się nie cofają. Że duże, silne państwa dążą do dominacji i chcą tych słabszych zdominować. I że trzeba się umieć temu przeciwstawić, bo to powtarzam właściwie na każdym spotkaniu, nie ma w historii przypadków, żeby ci, którzy są zdominowani, którzy się na to zgadzają, na tym zyskiwali. Zawsze na tym tracą. Zawsze zyskują ci, którzy dominują, a nie ci, którzy są zdominowani. Czyli krótko mówiąc, kilka prostych w istocie zdroworozsądkowych zasad, z których wyciągnęliśmy wnioski odnoszące się do naszej polityki. No i wreszcie jeszcze jedno, ale to jedno jest ogromnie ważne. Władza powinna być wobec społeczeństwa, wobec innych ludzi, obywateli naszego kraju, Polaków, nastawiona empatycznie. Powinna mieć w sobie to poczucie, że ci, którym najgorzej, zasługują na wsparcie, że losy ludzi układają się różnie, czasem z ich winy, a czasem bardzo często bez ich winy, ale trzeba pomóc. I to wszystko, szanowni państwo, przełożyło się przede wszystkim na z jednej strony powstrzymanie tego wielkiego mechanizmu rozkradania, który
w ostatnich latach przybrał charakter w wielkiej mierze nadużyć podatkowych, w szczególności tych VAT-owskich, a z drugiej strony w planie wielkiej polityki społecznej, polityki, na którą wydaliśmy w ciągu tych lat i to w takiej formule wznoszącej około 200, czy nawet przeszło 200 miliardów złotych. Przy czym w tym roku to już będzie 60 miliardów. No łatwo policzyć, że 7 razy 6 to jest 42, więc byłoby to 420 miliardów, gdybyśmy od tego zaczynali. Nie, ale to jest właśnie ta formuła, że coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Że wydaliśmy na politykę pomocy dla niepełnosprawnych 37 miliardów, w tym roku tyle jest przewidziane, a na politykę senioralną mniej więcej podobną sumę i że to jest powiększenie tych sum pierwotnych, tych z 2015 roku 8-10 razy, że tutaj te wzrosty są po prostu ogromne. No a w niektórych to są wzrosty w ogóle nieprzeliczalne, bo jeżeli gdzieś było zero, a teraz są dziesiątki miliardów, to jak Państwo wiecie, no tego się nie da przeliczyć, bo zera się nie da przemnożyć w ten sposób, żeby była choćby najmniejsza liczba. Krótko mówiąc, po prostu zdołaliśmy to wszystko zrobić w oparciu o te proste zasady. Zdołaliśmy to zrobić idąc w tym kierunku, który miał z jednej strony społeczeństwu ulżyć, z drugiej strony go zintegrować, z trzeciej strony pchnąć go do przodu, bo w tych warunkach, które były wśród tych wielkich kryzysów i przy tym przeciwdziałaniu tempo wzrostu około 4% rocznie, bo tyle mniej więcej w ciągu tych 7 już pełnych lat uzyskamy, to jest tempo zupełnie przyzwoite. Nie jakieś rewelacyjne, ale naprawdę zupełnie przyzwoite. Oby tak dalej. I przeszliśmy, Szanowni Państwo, w ciągu tego czasu przez te dwie wielkie wspomniane już przez nas próby, to znaczy przez próbę COVID-u, to jeden wielki kryzys, w tym także kryzys ekonomiczny, w którym daliśmy sobie radę, i kryzys zdrowotny, też jakoś udało się nam go opanować, chociaż w żadnym razie Państwu nie mówię w tej chwili, że jest pewne, że COVID nie wróci. Niestety to nikt na świecie nie jest w stanie na to pytanie, czy wróci, czy nie wróci, odpowiedzieć. I ja też nie odpowiadam. Ja mówię tylko o sytuacji, która jest w tej chwili. I wreszcie dajemy sobie radę także z tym wielkim kryzysem, który w tej chwili ma miejsce i któremu na imię wojna na Ukrainie. I ten kryzys pokazał jeszcze jeden aspekt naszej polityki. Można powiedzieć, w przeciwieństwie, tak jak przez cały czas, do tej polityki, którą prowadzili nasi poprzednicy. Otóż myśmy nigdy nie mieli złudzeń co do tego, że imperium to rozbite w 89-91 roku, w ciągu tych dwóch lat, imperium nie będzie kontratakować. Ono by mogło nie kontratakować wtedy, gdyby zostało rzeczywiście zupełnie rozbite, rozgromione, ale nic takiego się nie zdarzyło. I ten kontratak nastąpił. I dzisiaj ma już charakter otwarty, ma charakter regularnej, bardzo brutalnie prowadzonej wojny. Myśmy sprawy bezpieczeństwa, sprawy tej geopolityki bezpieczeństwa, sprawy organizacji bezpieczeństwa w Europie, na świecie, sprawy NATO traktowali bardzo poważnie. Wywiązywaliśmy się z naszych zobowiązań wobec NATO. Chodziło o te 2% PKB na zbrojenia. Wzywaliśmy innych do tego, żeby się wywiązywali. A dzisiaj idziemy na tej drodze dużo dalej. 3%, ale tak naprawdę to plan jest jeszcze znacznie ambitniejszy i nie ma co ukrywać. Trudny także dla społeczeństwa. To jest 5%. A dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, Ukraina nas uczy, że żeby się obronić, to trzeba być naprawdę bardzo silnym. Ale przede wszystkim myśmy chcieli, by po prostu wojna Polski nie dotknęła.
a nie dotknie jej tylko wtedy, jeśli nasz przeciwnik, nie ma co ukrywać, po prostu Rosja, będzie uważała, że atak na Polskę się nie uda, że on jest nieopłacalny. I stąd te nasze wielkie plany zbrojeniowe, stąd ustawa o obronie ojczyzny, która jest niczym innym jak wielkim programem stworzenia bardzo silnej polskiej armii. Armii dzisiaj naprawdę potrzebnej. To nie jest żadna zabawka, to nie jest żaden pomysł, czy marnowanie pieniędzy, jak mówią nasi przeciwnicy. To jest po prostu świadomość tego, że świat tak naprawdę nigdy do końca się nie zmienił, że nie ma żadnego końca historii, który był tak modny w latach 90. i że trzeba po prostu na te wyzwanie odpowiedzieć. I że powtarzam, najlepiej po prostu odstraszyć, najlepiej doprowadzić do tego, by inni nie zaatakowali. I stworzyć podstawy do tego, by z kolei inni, ci nasi sojusznicy, pomogli. Ale pomaga się tylko tym, którzy się sami potrafią bronić. Gdyby Ukraina dała się podbić w ciągu 2 tygodni, czy nawet szybciej, albo nawet i w nieco dłuższym okresie, to dzisiaj byłby to co najwyżej jakiś poważny problem dyplomatyczny, ale nie taki znowu bardzo ciężki. Jeżeli to jest dzisiaj problem światowy, absolutnie pierwszej wagi, to dlatego, że oni się bronią. Dlatego, że się bronią mimo wielkiej dysproporcji sił. I to, proszę Państwa, prowadzi do kolejnej sprawy. Dlaczego oni się bronią? Przecież jeszcze raz podkreślam, dysproporcja sił jest naprawdę bardzo wielka. Bo mają ludzi, żołnierzy, którzy są gotowi walczyć, którzy są gotowi pogodzić się z perspektywą własnej śmierci. Bo każdy żołnierz, który idzie do boju, prawdziwego boju, nie na jakieś manewry, no musi się z taką perspektywą pogodzić. Jeżeli się nie godzi, to żaden z niego żołnierz. Otóż Ukraińcy takich ludzi mają setki tysięcy i nawet więcej, miliony. W Polsce przez cały czas po 1989 roku prowadzono politykę zmierzającą do tego, żeby zamienić nasz naród w naród pacyfistów, ludzi niezdolnych do walki, albo tak mówiąc najprostszym językiem, w naród tchórzliwy. Otóż, szanowni Państwo, to jest droga do nieszczęścia, do najgorszego nieszczęścia. My tą drogę żeśmy odwrócili, ale jeszcze bardzo dużo przed nami. Bo jeszcze ten sposób myślenia niestety wśród wielu ludzi jest. I o tym też trzeba pamiętać. Musimy być narodem zwartym, uzbrojonym i odważnym. Jeżeli takim nie będziemy, to spotkają nas nieszczęścia. Jeżeli takim będziemy, to pomożemy sobie, pomożemy innym i zdołamy uzyskać ten cel, by Polska była taka, jaka powinna być. Bo jak to mówił mój świętej pamięci brat, była państwem poważnym i traktowanym jako poważne i jednocześnie, żeby była państwem, które szybko dogania innych, tych na zachód od naszych granic. Dogania, jeżeli chodzi o poziom życia, o możliwości technologiczne. Dogania, można powiedzieć, pod każdym względem. Ten cel, proszę Państwa, nie jest żadną bajką. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale sądzę, że większość Państwa się zdziwi. My w tej chwili płacę minimalną, liczoną wedle siły nabywczej, to nie jest polskie obliczenie, to jest obliczenie Unii Europejskiej. Mamy wyższą niż amerykańska. Tak, proszę Państwa, wyższą niż amerykańska. Mamy niższą niż niemiecka. Niemcy są tu w Europie na pierwszym miejscu, nie licząc takich krajów jak Luksemburg, które są super bogate, no ale to są bardzo malutkie kraje. Mamy mniej więcej na poziomie Hiszpanii, tuż, tuż za Słowenią i niedaleko za 2 czy 3 jeszcze państwami, które nas wyprzedzają, ale cała reszta jest poniżej nas. Powtarzam,
Tu chodzi o siłę nabywczą i ja jeszcze raz tłumaczę, bo tam się ze mnie śmiano, kiedy ja powiedziałem, zresztą bardzo ostrożnie, że euro jest warte w Niemczech co najwyżej 3 zł. Teraz to obliczono i nawet Gazeta Wyborcza przyznała, że jest warte najwyżej 2,55. Ale wielu ludzi ciągle tego nie rozumie, że czym innym jest wartość na giełdzie, wartość walutowa, a relacja walutowa, a czym innym wartość w sile nabywczej. Otóż ja o tej płacy mówię w sile nabywczej. To nie jest tak, że jak się weźmie te euro, które dostaje Niemiec i przeliczy je na złotówki według wartości 4,85, to będzie tak wynikało, jak to tutaj w tej chwili powiedziałem. Tylko że, szanowni państwo, no nasza płaca, ta, o której mówiłem, ta minimalna, wynosi 1120 mniej więcej euro, a gdyby przeliczyć ją poprzez te 4,85, to oczywiście byłaby dużo niższa. Ja bym chciał, żeby państwo takie rzeczy przyjęli do wiadomości, że tak po prostu jest, że tak to się liczy i że jeśli popatrzeć na te relacje, to Polska ma dzisiaj już jakieś 37 tysięcy, może nawet więcej, 37,5 tysiąca dolarów dochodu na głowę i to jest oczywiście dużo mniej niż Niemcy, na przykład 57 tysięcy mniej więcej, czy mniej niż Francja, jakieś 48 tysięcy, 49. Ale proszę państwa, niewiele czasu trzeba przy dobrym rozwoju, żeby to nadrobić. My się znacznie szybciej od nich rozwijamy. I będziemy się dalej rozwijać w tym tempie, to naprawdę bardzo, bardzo wielu z nas dożyje tego momentu, w którym będziemy już na równi. I to jest nasz cel. To jest nasz cel, proszę państwa. Ale ten cel naprawdę nie prowadzi poprzez politykę, którą prowadzono tutaj z malutkimi przerwami, no bo była ta próba Jana Olszewskiego, czyli przecież nasza próba, bo to on przecież był nasz kandydat na premiera, tylko wtedy to było Porozumienie Centrum i później te lata 2005-2007, kiedy no w bardzo trudnej koalicji też się sporo udało zrobić, chociaż zakończyło się to przegranymi wyborami. Ta droga, którą myśmy wybrali, powtarzam, droga w gruncie rzeczy zdrowego rozsądku i elementarnej wiedzy o mechanizmach ekonomicznych, o mechanizmach społecznych, o relacjach międzynarodowych jest drogą jedyną. Jedyną, która nas prowadzi do tego celu, który powinien wszystkich łączyć. Bo każdy człowiek normalnie myślący o swojej wspólności, a jesteśmy Polakami, chce, żeby ona była silna, zamożna, licząca się. Tylko ktoś, kto ma coś tam nie bardzo, że tak powiem, w głowie, może myśleć inaczej. I my właśnie tak myślimy. Myślimy, że trzeba być normalny. I trzeba, proszę państwa, nie mieć kompleksów. Trzeba nie mieć tego przeświadczenia, że my Polacy, a niektórzy jeszcze gorzej mówią, ale nawet nie będę tego cytował, my to jesteśmy gorsi, my to jesteśmy słabsi. Już teraz nie ma nas, proszę państwa, na polach szparagów. A daj Boże, przyjdzie czas, że to u nas będą ci z zachodu na tych polach. Ja już nie mówię, a to taka uwaga na marginesie, gdzie byśmy mogli dzisiaj być, gdyby 30 lat temu takie siły jak te nasze objęły władzę i te przez 30 lat ta polityka, może poprzez różne partie, nie mówię, że jedną, ale była prowadzona, bo bylibyśmy dzisiaj na pewno znacznie dalej, a cena, którą byśmy po drodze płacili, byłaby dużo, dużo niższa. I jest, proszę państwa, jeszcze jeden problem, w którym się całkowicie różnimy z pewną częścią naszej opinii publicznej, no i oczywiście z pewną częścią naszej sceny politycznej, tej, która jest konkurencyjna wobec nas. My uważamy, że powinniśmy być w Unii Europejskiej, że to nam generalnie rzecz biorąc bardzo pomaga. No, jest ten wspólny rynek, możliwość eksportu, możliwość przechodzenia różnego rodzaju technologii, inwestycji ułatwiona, ale wiemy, że w tym wszystkim musimy zachować to, co jest podstawową wartością
wartością, która dla nas Polaków powinna być szczególnie cenna, bo mieliśmy bardzo trudną historię. To znaczy tą wartością jest suwerenne państwo. Suwerenne państwo. I że tej suwerenności w żadnym wypadku nie należy sprzedawać. Nie należy się poddawać jakimś marzeniom. Marzeniom zresztą, które coś tam ukrywają, o czym jeszcze będę mówił. O jakimś wspólnym narodzie europejskim. O tym, że to, co jest w tej chwili, to jest tylko jakiś moment w historii, a później będzie coś innego, lepszego. Szanowni Państwo, za tym ukrywają się po prostu dążenia do dominacji. To, o których już mówiłem. Unia Europejska jest dobrym pomysłem i ci, którzy ją tworzyli, na pewno mieli jak najlepsze intencje, ale odwoływali się do idei chrześcijańskiej i nie przychodziło im do głowy, że Unia będzie nośnikiem lewackiej ideologii. I powtarzam, nie lewicowej, a lewackiej. I przede wszystkim nie przychodziło im do głowy, że ktoś wpadnie na pomysł, że to gigantyczne bogactwo, jakim jest kultura europejska, składająca się z kultur wielu narodów, które są różne, bardzo różne, przy całym szacunku dla Portugalczyków i całej sympatii dla nich. Bardzo piękny i miły kraj, ale no, nas łączy stosunkowo niewiele. Coś jest takiego, co nas oczywiście łączy, ale no, my nie do końca jesteśmy w stanie się zrozumieć. Naprawdę narody europejskie, ich kultura, ich odmienności, ich inne obyczaje, to jest wielka wartość, a nie coś, co należy zniszczyć. I to należy zniszczyć nie w imię jakiejś wielkiej idei, nie w imię ludzkości, tylko w imię interesów Niemiec i co najwyżej jeszcze Francji, no, która przynajmniej próbuje udawać, że jest partnerem Niemiec, bo kiedyś była, kiedyś nawet dominowała nad Niemcami, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. To po prostu do niczego nie prowadzi. I my się temu przeciwstawiamy. Powtarzam, nie w imię żadnego nacjonalizmu, nie w imię jakichś innych niedobrych, szkodliwych teorii, ale w imię najlepiej zrozumianego interesu i naszego, i całej tej europejskiej wspólnoty. W imię po prostu dobrej przyszłości. Dobrej przyszłości, i to nie tylko Europy. Bo Europa, szanowni państwo, jest częścią pewnej większej całości. Tą całością jest ta cywilizacja, która wyrosła z chrześcijaństwa. I można się zaklinać 100 razy na różne sposoby. Można opowiadać różne bajki, pisać książki uczone, jak to w istocie wywodzimy się w sensie kulturowym z barbarzyńców, którzy zniszczyli Rzym. Ale to wszystko jest po prostu nieprawda. My się wywodzimy z chrześcijaństwa, z kultury greckiej, rzymskiej, no i z kultury żydowskiej, bo ta z kolei przenosi się do nas poprzez chrześcijaństwo. I powtarzam, to jest najbardziej życzliwa cywilizacja człowiekowi, najbardziej życzliwa cywilizacja, jaką kiedykolwiek stworzono na kuli ziemskiej. I ta cywilizacja musi trwać. I nie można jej niszczyć w imię jakichś szaleństw, w imię jakichś mód. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to Sejm podjął ogromną większością głosów taką uchwałę o suwerenności kulturalnej Polski. I ta uchwała jest przez niektórych zapomniana. Ja ją przypominam. Ja ją przypominam i stwierdzam bardzo wyraźnie. My jesteśmy strażnikami tego, żeby nam obcych obyczajów, obcych mód nie zarzucano. I to nie jest żadne ograniczenie wolności. Jak ktoś chce je wyznawać, to oczywiście, ale nie wolno tego narzucać. A przecież w tej chwili padają takie postulaty,
które sprowadzają się do tego, żeby w Polsce szalał ten, można powiedzieć, nowy terror. Przecież na Zachodzie, na zachodnich uczelniach ludzie się boją powiedzieć to, co myślą. Profesorowie się boją powiedzieć, co to myślą. I nas mówią, że no wy macie jeszcze dobrze, ale na nasze uczelnie już to też się wdziera. I temu musimy się przeciwstawić. Musi być rzeczywista wolność, a nie wolność w imię lewackiej ideologii. Nie każdy, proszę Państwa, na świecie musi być liberalnym demokratą. Nie każdy w naszej sferze cywilizacyjnej musi być liberalnym demokratą. Demokracja ma różne odmiany, ale przede wszystkim ma pewien wspólny fundament, jakim jest rzeczywisty szacunek do człowieka, do osoby ludzkiej. Jakim jest ten szacunek, który jeśli ktoś zna historię, szczególnie tą historię starożytną, to wie, że został zbudowany na podstawie chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo po raz pierwszy postawiło człowieka w tej roli, w centrum jako stworzonego na podobieństwo Boga. I dlatego zachowując oczywiście tą wspaniałą, piękną polską tradycję tolerancji, w tym także tolerancji religijnej i nikomu niczego nie narzucając, mówimy jasno, my chcemy opierać polski porządek publiczny, polski porządek społeczny właśnie na tej idei, na tej tradycji. Chcemy być wolni. Nie chcemy, żeby nas opiłowywano. I nie chcemy w Polsce wojny religijnej, którą tutaj niektórzy proponują. Ani żadnej wojny ideologicznej. My byśmy bardzo chcieli, żeby przyszedł taki dzień, w którym w Polsce byłaby władza i byłaby opozycja, bo musi tak być w państwie demokratycznym. No niektórzy proponowali, żeby wszystkie partie rządziły naraz. No, w demokracji tak nie jest. Zawsze ten, kto wygrywa wybory, ten rządzi. To tylko nasi przeciwnicy uważają, że jak oni wygrywają wybory, to oni rządzą, ale jak przegrywają, to też oni rządzą. Ale powtarzam, to powinna być dyskusja ostra. Wiadomo, że w tej dyskusji padają czasem słowa także ostre, że szuka się często dziury w całym, to jest prawda, tak jest we wszystkich państwach demokratycznych. Ale to nie oznacza, żeby robić wojnę. A nasi przeciwnicy właśnie do tego dążą i właściwie to przez cały czas robią. I my chcemy, żeby to się skończyło. I mówimy o tym jasno. Czyli bezpieczeństwo, rozwój, spokój społeczny i marsz do przodu. Marsz do przodu. Także, żeby ten dzień, w którym będziemy mogli powiedzieć tym, którzy mają często wobec nas poczucie wyższości, że kochani, u nas nie jest gorzej, u nas jest lepiej niż u was. I to pod każdym względem, bo nie tylko mamy dobrobyt, ale jeszcze do tego mamy prawdziwą wolność. A wy może dobrobyt macie, ale wolność żeście oddali, sami sobie żeście ją zabrali. My tego nie zrobimy. Ale szanowni państwo, to się w Polsce nie stanie pod jednym warunkiem. To znaczy takim, że te bardzo trudne czasy, które nas w tej chwili czekają, bo jest przecież ten wielki kryzys gospodarczy, jest wojna. No może niestety być także jeszcze COVID, że to wszystko jednak nie podważy tego kierunku wybranego w 2015 roku. Że będziemy szli tą samą drogą. Czyli że wybory na jesieni przyszłego roku, mam nadzieję, że to tak będzie, że to będzie na jesieni w terminie konstytucyjnym i wszystko na to wskazuje, że tak będzie, że te wybory się skończą naszym sukcesem, naszym zwycięstwem. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale przecież sami inni. Przykro powiedzieć, ale
Na razie tych innych, którzy by reprezentowali taki program, a przede wszystkim potrafili go zrealizować. No nie do końca, ja nie twierdzę, że nam się wszystko udało. Są rzeczy, które nam się nie udały, na przykład program mieszkaniowy, ale my to wiemy i chcemy to naprawić. Otóż, szanowni państwo, że to będzie właśnie dlatego, że tych innych nie ma, nasze zwycięstwo. Bo my oczywiście nikomu nie zamykamy drogi do tego, żeby przejrzał na oczy, żeby naprawił swoje postępowanie i zawsze będziemy się z tego cieszyć, zawsze będziemy to przyjmować z otwartymi rękami. No ale na razie jest jak jest, na razie to my jesteśmy tą szansą dla Polski i dlatego to, co państwa proszę, bo w tym objeździe wokół Polski i tak ten okręg jest, szanowni państwo, uprzywilejowany, znaczy, no przepraszam, że tak mówię, bo to trochę tak brzmi samochwalczo i śmiesznie wobec tego, ale proszę państwa, ja tu już byłem raz w Sochaczewie, no jestem dzisiaj drugi raz w Płocku, w żadnym innym okręgu pewnie tak nie będzie, więc... Więc dlatego właśnie tak mówię i pamiętajcie państwo, że jeśli ten okręg w ciągu ostatnich lat, niewielu lat w gruncie rzeczy, dwóch, dostał prawie 900 milionów złotych wsparć w tych różnych programach Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, program drogowy, te mniejsze programy jak PGR-owski, no tutaj tego programu górskiego nie ma, bo i gór nie ma. A są to no chyba, że będziecie tak sprawni, że sobie góry też zrobicie, żeby dostać program. To proszę państwa, nie będzie tak, żeby ktoś inny potrafił to zrobić, co my robimy. Ja to tak syntetycznie powiedziałem na początku, ale pamiętajcie, to są konkrety, to nie jest tylko 500+, to nie tylko jest ta płaca, która jest dzisiaj na, mówię o tej najniższej, ona jest oczywiście niska tak naprawdę, ale jest w porównaniu z innymi państwami na wysokim poziomie. To nie tylko są 13 i 14 emerytury, to nie tylko są bardzo liczne, bo tego to wręcz trudno wymienić, różnego rodzaju wsparcia dla rodzin, dla społeczeństwa. To jest także ten wielki program podnoszenia poziomu tej Polski, gdzie żyje ogromna większość Polaków, tej Polski mniejszych miast, chociaż Płock akurat do tych mniejszych miast tak bardzo nie należy. Ja tutaj bywałem wielokrotnie i tak widzę, że się zmienia. I mogę powiedzieć, że miło na to patrzeć. Naprawdę miło. Ale my chcemy, żeby szansa dla Polaka urodzonego gdzieś tam daleko od tych największych ośrodków i szansa dla Polaka urodzonego w najlepszej dzielnicy Warszawy była taka sama. Szansa na dobry rozwój, na życiowy sukces, na to, co może mu społeczeństwo zapewnić, no bo są takie rzeczy, które są poza możliwościami wpływu państwa czy wpływu społeczeństwa. No jedni są tacy, drudzy są inni. Różnie to się w ludzkim życiu układa, ale państwo i społeczeństwo może dużo. I my chcemy właśnie tą szansę wyrównać. I idziemy też w tym kierunku. I to, co już powiem może na końcu, to jest tak, że kiedy objeżdżałem kraj, kiedy byłem tu na przykład w czasie tych wyborów, kiedy nasz kandydat, bo przecież przez dwa kadencje mieliśmy tu naszego prezydenta, po raz pierwszy wygrał wybory, tutaj w tej sali się to zaczynało, to różnica między przeciętnym dochodem, tak zwanym do dyspozycji w mieście i na wsi, w przeciętnym gospodarstwie domowym była naprawdę przepastna. Dzisiaj to już się prawie wyrównało. Jeszcze się nie wyrównało, ale już różnica jest mniej więcej 100 zł, czyli już naprawdę niewielka. I my w tym kierunku też konsekwentnie idziemy. I to się udaje, to się wydawało niemożliwe, a jest możliwe. I proszę państwa,
trzeba wierzyć, wierzyć, jeszcze raz wierzyć i trzeba poprzeć Prawo i Sprawiedliwość i dobry rząd na ciężkie czasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są zdaje się jakieś pytania. Dziękuję, proszę Państwa, bardzo mi miło, że Państwo... Powtarzam, nisko się Państwu kłaniam i dziękuję, ale tu Pan Senator jeszcze ma... Dziękuję Panie Prezesie za tą część. Szanowni Państwo, ja nie chcę cenzurować tych pytań, nie chcę tutaj w kolejności takiej, jakiej dostałem, takiej odczytam. I tutaj... Tak, właśnie wolność. A propos gór, to mamy taką miejscowość Góry Kopłocka, także ten program byłby idealny. Ale nie wiem, czy dostaniecie na to program. Pewnie nie. Panie Prezesie, mam pytanie od Ady, która ma 12 lat, w tym roku kończy. Tak, najpierw jest napisane, że bardzo lubię Andrzeja Dudę, a później jest, dlaczego jest inflacja? No takie pytanie pierwsze. Proszę Państwa, to, że pana prezydenta ta młoda dama bardzo lubi, to się cieszę. Będę miał okazję, mu przekażę. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, no można powiedzieć, że to jest tak. Mniej więcej w 1/4 to jest COVID i to są tarcze antycovidowe. Tu trzeba było wybrać. Albo ratujemy miejsca pracy, ratujemy przedsiębiorstwa, ratujemy przed powrotem bezrobocia na naprawdę dużą skalę. Ja przypomnę, że dzisiaj mamy bezrobocie według polskich miar 2,7%, według europejskich 5%, ale Europejczycy po pierwsze biorą pod uwagę tych, którzy po prostu się nie zgłaszają do pracy, nie chcą pracować. Starsi z nas pamiętają określenie urodzeni w niedzielę. To w PRL-u się... No są tacy urodzeni w niedzielę, co... pracować nie chcą, więc oni są zaliczani do bezrobotnych, my ich do bezrobotnych nie zaliczamy. A poza tym ostatnio zaliczono też do bezrobotnych właścicieli mniejszych gospodarstw rolnych. To mówię o tych regułach europejskich. Czyli tak realnie to u nas jest jednak, tak wiesz, gdzieś około 3, poniżej 3%, czyli tak zwane bezrobocie naturalne. Ale ono mogło być dzisiaj na poziomie przynajmniej 10% albo i więcej. To znaczy, że w niektórych regionach, bo i dzisiaj mamy powiaty, gdzie jest na przykład 14% bezrobocia, czy nawet jeszcze trochę więcej, choćby Przysucha i Szydłowiec obok siebie leżące powiaty, tam ciągle jest nie najlepiej. Otóż, szanowni Państwo, no to tam byłoby po 20 kilka procent bezrobocia. I w wielu miejscach, na przykład na północnym wschodzie Polski, byłoby 20 parę procent. 200 miliardów złotych dało państwo na te programy. No i oczywiście jak takie sumy wpływają na rynek, tak jakby z niczego, znikąd, no to oczywiście jest pewien impuls inflacyjny. Ale to jest impuls, który doprowadził do inflacji na poziomie no, 4% mniej więcej. Czyli ta, takiej, która no, nie jest specjalnie mocno zauważalna, chociaż jest powyżej tych przewidywań i tych no, wymogów inflacyjnych, bo to nie powinno być więcej niż 3%. Natomiast cała reszta no, to jest Putin inflacja. No, to jest po prostu ogromny wzrost cen surowców, ogromny wzrost cen także różnego rodzaju usług i ogromne braki na rynku. Ogromne braki na rynku, przerwanie łańcuchów dostaw, to skądinąd ma też związek z COVID-em. Szanowni Państwo, Zachód zapłacił, a my razem z nim, bo dzisiaj do niego należymy, na szczęście. Bo przez lata, no znów się odwołam do tych starszych, do niego żeśmy nie należy. Zapłacił za tą straszliwą chciwość. To znaczy przenoszono do Chin, bo tam bardzo tania siła robocza, różnego rodzaju produkcje i dzięki temu tu można było różne rzeczy wyprodukować, na przykład lekarstwa, tylko wtedy, że się ściągało i to bardzo często te najważniejsze elementy, tak zwane substancje czynne. Ja daję ten przykład z farmacji jako taki najbardziej charakterystyczny właśnie z Chin. No tam się to porwało, bo ich też ta uderzyła ta epidemia. No i dzisiaj mamy tego także skutki. No wszystko się, że tak powiem, zakołysało na świecie i ciągle się kołysze. No i to są przyczyny inflacji, ale
ma prawdę, jeżeli młoda pani ma lat niespełna, jak rozumiem, jeszcze 12, to będzie taki incydent z dzieciństwa, naprawdę. Nie przejmuj się. Dziękuję bardzo. Ostatnie doniesienia medialne mówią o wymianie premiera Morawieckiego na ministra Błaszczaka. Czy jest w tym chociażby ziarno prawdy? Nie ma. Panie prezesie, tu widzę, że mogę połączyć dwa pytania, bo bardzo zbieżne są. W związku z nowymi odkryciami masowych grobów z czasów II wojny światowej przez IPN, niedaleko Działdowa, gdzie był obóz koncentracyjny KL Soldau, obóz między innymi dla księży z diecezji płockiej, mam pytanie o raport posła Mularczyka o reparacjach wojennych. Kiedy ujrzy światło dzienne i kiedy Niemcy wypłacą reparacje? I tutaj jest też takie podobne pytanie. Panie prezesie, gdy coraz częściej mówimy o reparacjach od Niemiec, to obserwujemy coraz bardziej agresywne zachowanie Donalda Tuska. No to ja się nie dziwię. Jest takie powiedzenie, pan każe, sługa musi. Natomiast tak, jeśli dobrze pójdzie, mam nadzieję, że dobrze pójdzie, to ta pierwsza część raportu, bo masz trzy części, będzie ogłoszona 1 września. No dodam, żeby ktoś nie mówił, że próbuję tak powiedzmy zmanipulować, że tego roku oczywiście, no bo to nie jest tak, że jakiegoś 1 września, tylko 1 września tego roku będzie ogłoszona. No te dalsze, czyli taki album ze zdjęciami z tych strasznych wydarzeń i tłumaczenia, to jest ta część trzecia, bo chcemy to wydać w kilku językach, no to troszkę czasu jeszcze potrwa, ale to jest liczone w miesiącach. Kiedy złożymy oficjalną notę, to proszę Państwa, tego w tej chwili Państwu nie powiem, ale trzeba się spieszyć, bo czas jest sprzyjający. Akurat to jest dobry moment, żeby tą sprawę postawić, tak jak i sprawę, o której też mówiłem, ale przecież nie mogę w każdym przemówieniu mówić tego samego, to znaczy sprawę nie tylko potwornych zbrodni niemieckich, ale także i potwornych zniszczeń, jakie wywołali, tak przy okazji to jeszcze także w trakcie I wojny światowej, o tym też pamiętajmy. Po I wojnie światowej mieliśmy 15% przemysłu sprzed tej wojny w Królestwie Polskim, a Królestwo Polskie to było 25% przemysłu cesarstwa rosyjskiego, więc pamiętajmy, że to nie było mało i zostało tylko 15% z tego. To była w dużej mierze sprawa zrobiona przez Rosjan, bo oni ewakuując się stąd porwali dużą część tego przemysłu, ale także około 2 milionów ludzi, z których tylko 1 milion wróciło. I to byli ludzie, którzy coś umieli, bo oni takich tylko potrzebowali. Także to o tym też, bo to o tym bardzo mało ludzi po prostu wie. A tak też było. Myśmy w 18 roku naprawdę rozpoczynali z bardzo, bardzo trudnej sytuacji i w ciągu tych pierwszych lat naprawdę uzyskali w odbudowie bardzo duże sukcesy. Ale to na marginesie. Chcemy to, proszę Państwa, zrobić. Trzeba też zmienić świadomość zachodniej Europy. Ja przepraszam, że tak długo odpowiadam na to jedno pytanie, ale proszę Państwa, ja kiedyś miałem rozmowę z tym panem, którego później pewnie oglądaliście Państwo często, bo był przewodniczącym Komisji Europejskiej, nazywał się Juncker, miał pewne wady. No ale jak ja z nim rozmawiałem, jeszcze wtedy nie był przewodniczącym Komisji Europejskiej, na prośbę pani Merkel, to pani Merkel poprosiła, żeby on ze mną porozmawiał. To było w Helsinkach. To on mnie przekonywał do tego, żeby Polacy wybaczyli Niemcom, bo Luksemburczycy wybaczyli. Jaki dawał przykład? Żeby było jasne, Luksemburg został w czasie wojny włączony do Rzeszy Niemieckiej. Otóż w jego rodzinie było aż 12 synów. I ja nie chcę, mogę w tej chwili pomylić liczby, ale bodajże 5 z nich już było w takim wieku, że ich wzięli do Wehrmachtu i wysłali na wschód. No ale wrócili jakoś. No i oni to wybaczyli.
A my też powinniśmy. Tylko, że proszę Państwa, w Europie znana jest nazwa Lidice. Bardzo wielu jakichś takich bardziej rozgarniętych Europejczyków, jak im powiedzieć Lidice, to wiedzą, że to jest wieś w Czechach, którą Niemcy wymordowali. A tam była też taka druga wieś, nazwa jest mniej znana. Czesi potrafili zadbać, żeby to pokazać. A wiecie Państwo, ile w Polsce, tylko na tych terenach, które dzisiaj są w Polsce, nie na tych terenach wschodnich, tylko na tych, które są dzisiaj w Polsce. Wiecie, ile było takich wsi i małych miast? Około tysiąca. Zamordowano w nich około 200 tysięcy osób, w tym po części spalono żywcem. I jednocześnie to było tylko kilka procent zbrodni, zabójstwa popełnionych w Polsce. Tak to wyglądało. Ale tam na Zachodzie naprawdę często o tym nie wiedzą. Nawet ludzie wykształceni, obyci, tak po prostu nie mają o tym zielonego pojęcia i porównują to, co tam, to i to, co tu. Mówią, wyście nie ratowali Żydów. No kiedyś Duńczycy zadawali pytania, jak wywożono Żydów, dlaczego żeście nie robili demonstracji. No tak sobie wyobrażają, bo Dania była okupowana, ale tam był rząd duński, był ambasador niemiecki rezydował w Kopenhadze, skądinąd ten sam człowiek później prowadził te rokowania, no to tylko starsi z nas pamiętają, za czasów jeszcze Gomułki, to pierwsze porozumienie z 70 roku, nazywał się Dukwist. Był z jednej strony Winiewicz z naszej strony, a z drugiej strony Dukwist. I on właśnie był tym ambasadorem. Także proszę Państwa, ten nasz raport obok tego żądania finansowego ma też ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o pokazanie, jak to naprawdę było, bo nas już ustawiono no, właściwie niemalże w roli sprawców, no, współpracownicy Hitlera. No, to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, że można tak kłamać, ale tak to jest i musimy z tym walczyć, zaciekle walczyć, a nie nisko skłaniać głowy i wyszukiwać argumentów na to, że to w gruncie rzeczy racja, jak robi, niech robią niektórzy w Polsce, a szczególnie jest taka gazeta. Mam nadzieję, że Państwo jej nie czytają. Kolejne pytanie. Jak PiS wygra wybory, czy będzie zniesiony immunitet poselski, senatorski i sędziowski? Proszę Państwa, ja powiedziałem o tym w Grójcu na ostatnim spotkaniu, że taka jest moja intencja, ale na razie to jest intencja moja, indywidualna. Ale ja chcę przekonać do tego partię i chcemy tą sprawę twardo postawić. Immunitetu w tym dzisiejszym znaczeniu nie powinno być. Oczywiście o wszczęciu postępowania karnego, przedstawieniu zarzutów posłowi czy senatorowi czy sędziemu powinien być informowany, czy to marszałek Sejmu, czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bo może się zdarzyć, że to jakaś miejscowa klika, na przykład jakiś poseł walczy z miejscową kliką, która ma wpływy także w prokuraturze, ma wpływy w sądzie, no dobrze, Państwo wiedzą, że tak bywa, bo to nie jest tak, że jak ktoś zostaje sędzią, to Duch Święty na niego zstępuje. To sędziowie są różni, dobrzy, źli, średni, ale to są tacy sami ludzie jak my tutaj, którzy tu siedzimy. Ze wszystkimi zaletami, a bardzo Państwa przepraszam, ale no może powiem o sobie, także wadami. Czy w przygotowywanej ustawie wiatrakowej zostanie utrzymana odległość od budynków mieszkalnych minimum 1000 metrów? Sądzę, że tak, że to, bo to jest to, ten kompromis, było 10 h, co oznaczało przy dzisiejszej wysokości tych silnych wiatraków, tych po kilka megawatów, 2000 metrów, bo one mają 200 metrów wysokości. I mogą być jeszcze wyższe, bo już przecież są nawet takie wiatraki, które dają kilkanaście, nawet 20 megawatów, tylko że to są te morskie. I na razie jeszcze tylko eksperymentalnie kilka takich pracuje w Europie. Ale i one mają 300 metrów wysokości, ale obawiam się, że przyjdzie taki moment, że i na lądzie będą stawiali na 300 metrów, no to wtedy było to by 3 kilometry. No Polska jest krajem tak zaludnionym, że uczciwie mówiąc 300 kilometrów, no to jest pi r kwadrat, 3 razy
to, no, to jest 20, prawie 30 km kwadratowych. No to, to proszę Państwa, takich 30 km kwadratowych, na których nikt nie mieszka, to prawie w Polsce nie ma. No bardzo trudno, a nawet kilkunastu kilometrów kwadratowych, na których nikt nie mieszka. No takie tereny można znaleźć, jest naprawdę bardzo niewielu. I dlatego też te 1000 metrów to już powinno być dobre zabezpieczenie. Ta energia jest potrzebna, ale też jeżeli Państwo słyszycie ciągle, szczególnie ze strony Lewicy, ale także ze strony Koalicji Obywatelskiej, że to trzeba by budować wiatraki i tą energię słoneczną, to oczywiście to jest pożyteczne, to jest potrzebne. Tylko że to jest w polskich warunkach coś, co musi mieć zawsze odpowiednik w energii z innych źródeł. Bo co będzie, jak nie ma wiatru? Co będzie, jak nie ma słońca? Proszę Państwa, no niestety nikt na świecie nie stworzył żadnego mechanizmu, który potrafi energię magazynować w wielkich ilościach. No są akumulatory, ale no one są no tak wydajne, jak każdy wie. I w tej chwili samochód to jest te najdroższe, no, są na kilkaset kilometrów na przykład. Każdy, kto nie wiem, czy w Płocku są autobusy elektryczne, nie ma, no ale w Warszawie są, mają takie dumne napisy, jestem elektryczny i stoją godzinami pod takimi urządzeniami, poprzez które jest ładowany prąd, więc musicie Państwo pamiętać, że nam jest potrzebna energia atomowa. No teraz gaz znowu został zaakceptowany, ale no jest w takich cenach, że to się nie da, zobaczymy, co będzie dalej. I potrzebna jest także energia z węgla i to już też Niemcy w tej chwili przyznali. No mam nadzieję, że w końcu szaleństwo się skończy, chociaż to jest na razie tylko nadzieja. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze odczytam może dwa pytania. Ja wiem, że jest tych pytań mnóstwo. Ja później je wszystkie przekażę. Ale może pan, prezesowi. Panie senatorze, gdyby pan tak przeczytał te kilka i później jeszcze poszukał jakichś takich trudnych, żeby to trzeba było... Nie wiem, czy to będzie trudne, czy łatwe. W związku z nowym podziałem partyjnym okręgów podobnym do okręgów senackich... Znaczy dokładnie takich samych jak senat. Czy brane są pod uwagę zmiany w ordynacji wyborczej? To jest jedno. Później podatek Belki. Kiedy zostanie zdjęty, zniesiony? No to co do drugiego pytania, to nie wiem. A co do pierwszego, to powiem tak. To jest przedmiot dyskusji, bo... Jest pociągający taki plan, żeby w okręgu senackim byli też posłowie, a także radni do województwa wybierani, bo wtedy to będzie jakby bliżej społeczeństwa. Będzie, no, nie będzie tak jak w jednomandatowych, ale jednak będzie bliżej społeczeństwa. Ale to jest tylko w tej chwili kwestia dyskusji i zobaczymy, co z tego wyniknie. Właściwie to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, no ale to czytam. Płock jest marginalizowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową i kolejową. Brak nawet obwodnicy. No to jest to właśnie trudne pytanie. No, to jest kwestia po prostu nie marginalizacji, bo szanowni Państwo, no ja tutaj nie mówiłem o wielkich inwestycjach, które my przecież prowadzimy. I jeżeli chodzi o takie wielkie przedsięwzięcia gospodarcze, to tak naprawdę największe z nich ma centrum w Płocku. Bo tworzenie tego wielkiego koncernu, który będzie miał 300 miliardów złotych obrotu, a później to na pewno będzie szybko rosło i to będzie najsilniejszy, absolutnie najsilniejszy koncern w tej części Europy, to jest wielkie przedsięwzięcie gospodarcze. No i jeżeli chodzi o dochód na głowę, to naprawdę Płock nie ma co i wysokość przeciętnej pensji nie ma co tak bardzo narzekać. Natomiast jeżeli chodzi o plany te związane z autostradami, z budową obwodnic, to no, wszystko po kolei. No, tutaj też z całą pewnością to powstanie. Ja nawet jadąc tutaj tą boczną drogą tam przez Sochaczew, tą, no, tak też można dojechać do Płocka. Jest kilka dróg do Płocka. No, oczywiście można do Płocka jechać także i przez Rzym, no, ale,
Ale ja mówię o takich najprostszych drogach z Warszawy i myślałem właśnie o tym, czy tutaj by, przecież nie powinna być jakaś nadwiślarska autostrada i ona będzie, no tylko my mamy już 4600 i tam ileś tam kilometrów dróg szybkiego ruchu i autostrad, to szybko idzie do przodu i dojdzie i tutaj, no proszę się o to nie martwić. Na razie, proszę Państwa, macie Orlen, macie naprawdę wielką siłę. To jest jedno z centrów gospodarczych nie tylko Polski, ale Europy, Płock. Bądźcie Państwo z tego dumni. Następne pytanie, tak patrząc na pana europosła Zbigniewa Kuźmiuka. Mam nadzieję, że to nie pisał europoseł. Kiedy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej ci europosłowie, którzy pracują przeciw własnej ojczyźnie i Polsce? Proszę Państwa, to jest taka sprawa, że no jest w Konstytucji przepis mówiący o obowiązku wierności Rzeczypospolitej. I oczywiście on obejmuje, także można powiedzieć, szczególnie obejmuje posłów do Europarlamentu. No ale to, że oni popełniają delikt konstytucyjny, czyli łamią Konstytucję, to jest oczywiste. Natomiast oni nie podlegają Trybunałowi Stanu, a to Trybunał Stanu stwierdza delikty konstytucyjne. Ale co do przepisów karnych, to jest obowiązek ich zawężającej interpretacji. Nie wolno ich rozszerzająco interpretować. Bo ja bym znalazł takie przepisy w kodeksie karnym dotyczące funkcjonariuszy publicznych, które są podstawą do ukarania. No tylko problem polega na tym, że no, jest takie pytanie, czy oni w znaczeniu prawa polskiego są polskim funkcjonariuszem publicznym. No, obawiam się, że nie, chociaż może tutaj pan poseł i mój kolega będzie protestował, ale sądzę, że nie, więc w tej chwili nie ma ku temu podstaw. Jest podstawa do wielkiego potępienia moralnego i jasnego stwierdzenia, że wyście nosili tą konstytucję, jeszcze teraz nie noszą. Na piersiach te napisy, a tak naprawdę, tak się okazuje, konstytucję macie, no nie powiem. No nie na piersi. Kolejne pytanie. Rząd zapewnił wsparcie dla ogrzewających swoje domy gazem ziemnym, obniżając VAT z 23 do 8%, prądem obniżając VAT z 23 do 5%, węglem zapewniając zakup do 3 ton węgla w cenie gwarantowanej 996 zł. Ponadto obniżono VAT na paliwa z 23 do 8%. Czy rząd planuje wsparcie osób ogrzewających swoje domy olejem opałowym? Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że ja, chociaż ta sprawa, bo z tym węglem to nie jest łatwa sprawa w tej chwili, zdobyć ten węgiel taki, który szczególnie w tych nowych piecach będzie się palił, ten taki gruby węgiel, bo miałem, można palić w tych piecach starszych, a w tych nowoczesnych się nie da, to trzeba przesiać. No, są z tym różne kłopoty, ale oczywiście damy radę, jak zwykle. Natomiast jeżeli chodzi o olej opałowy, to ja, proszę Państwa, jak czegoś nie wiem, to się przyznaję. No, nie znam takiego planu. Ale być może, że jeżeli cena tego oleju opałowego, na pewno tak będzie wysoka, to i w tej sprawie coś zrobimy. Tutaj mam następne pytanie. Czy oprócz wakacji kredytowych rząd nie powinien podjąć jakichś działań systemowych w sprawie kredytów hipotecznych? Na przykład dopłat do rat, jak to jest w innych krajach, na przykład w Szwajcarii. Czy można by było to na przykład odliczyć jakąś część od podatku? Proszę Państwa, no to jest tak, że no, my mamy takie możliwości, jakie z jednej strony czyni, można powiedzieć, inflacja, a z drugiej strony możliwości finansowe państwa. No ogromne wzrosły. Dzięki temu mieliśmy te wszystkie tarcze, ale one nie są nieograniczone. Dosypywanie ciągle pieniędzy oznacza, że będzie się zaostrzała inflacja. My musimy pieniądze ściągać z rynku i na przykład w tej chwili robimy wszystko, żeby bardzo wyraźnie podniosły się procenty od depozytów bankowych.
ale wszystkich depozytów, nie tylko tych nowych, tylko także tych, które były poprzednio złożone. Chcemy, żeby, jak to się mówi, konwertować całe książki, tak to bankowcy nazywają. Czyli wszystkie kredyty, no banki się opierają, ale my nie możemy tego kazać, my możemy tylko do tego przekonać, że to jest także w ostatecznym interesie, także w interesie banków. Natomiast jeżeli chodzi o wymyślanie coraz to nowych jakby sposobów rzucania pieniędzy na rynek, no to dzisiaj jest tak, że na Zachodzie wzrost płac jest 1-2% rocznie i to jest dużo mniej niż inflacja, a w Polsce wzrost płac jest ciągle na poziomie troszeczkę wyższym niż inflacja. Dlatego też nie ma zmniejszenia na przykład zamówień w sklepach i tak dalej. Nie ma, bo siła nabywcza społeczeństwa jako całości nie spada. Przynajmniej ta siła nabywcza z bieżących dochodów. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że nikomu nie spada, bo to nie jest symetryczne. Na przykład emerytom niestety spada i o tym w tej chwili głównie myślimy. Natomiast no, ja nie mogę obiecywać rzeczy, które spowodują, że za rok będziemy mieli tą samą sytuację co dziś albo gorszą. A pamiętajcie, taki hojny był Erdogan i ma w tej chwili no, w inflację zbliżającą się do 100% i wszyscy kandydaci na prezydenta, bo tam są wybory prezydenckie, mają lepsze poparcie niż on. Więc musicie Państwo o tym pamiętać, że my tutaj mamy też pewne ograniczenia. No, robimy co możemy, ale pamiętajcie, że za te wakacje kredytowe to płacą banki, a nie państwo. A za to, co zostało zaproponowane, musiałoby zapłacić państwo. Państwo jako aparat państwowy, jako kraj. No a to znaczy, że kto by musiał zapłacić? No ci, którzy nie mają kredytów hipotecznych. No. To tak wygląda, więc musicie Państwo też o tym pamiętać. Czy w obecnej sytuacji nie byłoby korzystne wejście Polski do strefy euro? Proszę Państwa, no spójrzcie na Estonię, spójrzcie na Litwę. No przecież tam wszędzie jest inflacja dużo większa niż u nas i ani palce małe nie mogą kiwnąć, nic nie mogą zrobić. No, nawet stóp tych banków narodowych dyskontowych nie mogą podnieść. Więc Szanowni Państwo, no, euro by nas zabiło w czasie tego kryzysu, który był w latach 2008-2009 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj. Wszystkie słabsze gospodarki tracą na euro. Kto zyskuje na euro? Niemcy i tak zwany klaster wokół niemiecki, czyli Holandia, część Belgii, Austria, Luksemburg, może jakieś tam, Francja nie wiem, co najwyżej zachodnia Francja, ale tylko kawałki. Już Francja jako całość przegrywa, bo ma za słabą gospodarkę. Niemcy na tym korzystają, bo euro jest słabsze niż marka, gdyby była. Gdyby marka była w dalszym ciągu, nie było euro, to ona byłaby silniejsza, Niemcom byłoby trudniej eksportować. Bo czym jest droższa waluta, no tym trudniejszy, bo droższy jest eksport. No, i oni na tym korzystają. Jest takie porównanie. Finlandia dogoniła w rozwoju gospodarczym, chociaż kiedyś była dużo biedniejsza, Szwecję i ją wyminęła. Przyjęła euro i dzisiaj znowu Szwecja jest, która nie przyjęła euro, jest przed Finlandią. No, to jest najlepszy dowód. Euro to jest po prostu obniżka stopy życiowej, to jest raz, spadek popytu to jest dwa, w związku z tym spadek PKB to jest 3. Albo można oczywiście wymienić euro w sposób bardzo korzystny dla obywateli, tylko że wtedy pada eksport, a to jest około 50% albo już nawet przeszło w tej chwili 50% naszego PKB i znów mamy to samo zjawisko, tego jakby od drugiej strony. No, to jest naprawdę elementarz ekonomiczny. To lobbyści, którzy to popierają, po prostu popierają obce interesy. No, pamiętajcie Państwo, że to, o czym ja mówiłem tutaj, podoganianie Europy, to nam się podoba. Ale nie sądźcie, że się podoba naszym sąsiadom. Tutaj pan europoseł się śmieje, bo on to dobrze wie, z bliska widzi. A jednocześnie świetnie się zna na ekonomii. Więc, Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, że na arenie europejskiej trwa konkurencja. Nie żyjcie w świecie, no przepraszam bardzo, nie chcę nikogo urazić, ale dziecinnym. Euro jest w tej chwili przeciw nam. Euro miało być przeciwko Niemcom, miało okiełznać markę, ale
dokładnie się to odwróciło i w tej chwili jest to po prostu wyłącznie w interesie Niemiec i kilku innych krajów, a przeciwko interesom wszystkich innych. Panie prezesie, proszę nie myśleć o emeryturze. Co z nami będzie? Jest pan naszą ostoją. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, za tą wysoką ocenę, ale ja powiem państwu tak. Jest tutaj także oczywiście w tym mieście i tutaj nawet jest biskupstwo, Kościół katolicki, prawda? Instytucja, która ma 2000 lat. W tej chwili abstrahuję na chwilę od jej tej podstawowej roli religijnej, prowadzenia nas wszystkich ku zbawieniu. I mówię o niej właśnie jako instytucji, czyli ma olbrzymie doświadczenie. Jaki wiek jest tak zwanym wiekiem kanonicznym? 75, tak. No to ja mam 73, a kadencję, proszę państwa, mam do 25 roku, i tak będę miał 76. To no już naprawdę trzeba Kościoła słuchać. Na jednej kartce mam, szanowni państwo, trzy pytania, ale dwa już były, to nie będę ich odczytywał, ale tutaj jest kolejne. Co dalej z nowymi kamieniami milowymi wymyślonymi przez Unię Europejską? Proszę państwa, ja rzeczywiście słyszę te wszystkie wypowiedzi, że coś się znowu nie podoba. No, mówię tutaj w tej chwili swoje indywidualne zdanie, bo decyzji partyjnej nie ma, ale to zdanie jest krótkie. No koniec tego dobrego. Myśmy naprawdę wykazali tutaj. Myśmy, proszę państwa, wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości. Żadnych. Jakie będą perspektywy współpracy z wolną Ukrainą po wojnie? W jakich dziedzinach korzystne dla Polski? Proszę państwa, no najpierw to trzeba tą wojnę wygrać. To tak, żeby było jasne, tam nie jest w tej chwili łatwa sytuacja na froncie. Natomiast to po pierwsze, a po drugie, to jest z jednej strony duża perspektywa, a z drugiej strony, no co tu dużo mówić, ja chcę tutaj traktować państwa poważnie, pewien znak zapytania. Historię mieliśmy trudną. Musimy dzisiaj popierać Ukrainę, bo to jest po prostu tak, że oni bronią Polski. Oni walczą za Polaków też w tej chwili. Taka jest prawda. Kto temu przeczy, ten po prostu jest niemądry. Ale w którą stronę oni się zwrócą po tym wszystkim, bo ciągle wierzę, że wygrałem, że się obronią, to nie wiem. My mamy wyciągniętą rękę, ale na ile ta ręka zostanie przyjęta, to wierzę, że w jakiejś mierze przynajmniej będzie przyjęta, ale razem będziemy silniejsi. Natomiast to tyle mogę w tej chwili powiedzieć. Tak czy owak musimy popierać, musimy walczyć o to, żeby Ukraina wygrała i w ten sposób, można powiedzieć, nas też osłoniła. Panie prezesie, co dalej z piątką dla zwierząt? Proszę państwa, ten pomysł okazał się chybiony. Był źle przyjęty przez dużą część społeczeństwa, także naszego elektoratu. Trochę niezrozumiany, ale to nie będziemy do tego wracać. Natomiast w tym wielkim programie wsparcia dla hodowli, który w tej chwili został dzięki naszemu komisarzowi Wojciechowskiemu stworzony, będzie 15 miliardów złotych na rozwój hodowli. Dzisiaj dziennie niknie 100 mniej więcej gospodarstw hodowlanych w Polsce. 100 dziennie, czyli to naprawdę jest dużo. My chcemy to odbudowywać, ale w to będzie wmontowany taki wielki program dobrostanu zwierząt, no, który na pewno bardzo pomoże i ludziom, bo spore pieniądze, i zwierzętom, bo zapewne pewną poprawę ich losu w hodowli na przykład, no, będzie znaczne wsparcie. Na przykład jeżeli ktoś ma gospodarstwo na kilkadziesiąt krów, to będzie rocznie mógł mieć z tego kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to jest naprawdę sporo.
Czy wiadomo, co się stało z miliardami złotych, które zabrał Tusk i Kamysz z OFE? Co z nimi zrobili? No proszę Państwa, no przecież to były pieniądze takie typu w księgowości zapisane i chodziło wtedy o to, żeby uniknąć przekroczenia progu konstytucyjnego zadłużenia. I to po to zrobiono ten zabieg. Tak realnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że te pieniądze gdzieś leżały i je stamtąd wzięto. Także one po prostu się jakby rozpłynęły, to znaczy zginęły z kieszeni Polaków, o tyle mogę powiedzieć. Tu były też pytania przygotowane, nie wiem jakim cudem, ale też i na komputerze pisane, to widocznie musiały być wcześniej. Dlaczego PiS pozwala na bezkarną manipulację opinią publiczną wrogim narodowi polskiemu mediom pokroju TVN Wyborcza? Proszę Państwa, no problem polega na tym, że wolność ma swoją cenę. No, jak ja czasem, bo ja w Wyborczy czytam tylko nekrologii. Ale czasem jak na jakiś tekst spojrzę, to no po prostu no nie chcę tutaj mówić, co mnie trafia, ale no jest wolność. No. To jest jedna sprawa, my wolności nie podważamy. Co do TVN-u, no też jest wolność. To niestety jest także wolność kłamania, takiego bezczelnego kłamania, ale my wolność szanujemy i chcemy ją radować, tylko my żądamy także wolności dla nas. To znaczy my też mamy prawo wyrażać swoje poglądy, chociaż one się w Gazecie Wyborczej strasznie nie podobają. Co z rolnictwem? Zboże jest sprowadzane z Ukrainy, a z Polski... Proszę Państwa, my w tej chwili w tej sprawie prowadzimy rozmowy z Ukraińcami. Ludzie narzekają na to, rolnicy głównie, że elewatory są zapchane pszenicą. Nie jest to prawda, pszenica przez Polskę tylko przejeżdża. Tam jest kukurydza, my mamy plany co do tej kukurydzy, jej zużycia dla różnych celów. I w tej chwili ten problem jest w załatwianiu. Zboże będzie skupione, to polskie zboże będzie skupione, tutaj naprawdę nic nie grozi, a pomagamy Ukraińcom i sobie, proszę Państwa, pomagamy. Dlaczego? Bo jak będzie w Afryce głód, to ogromne tłumy, takie dotąd nieznane, ruszą na Europę, ruszą na południu, ale obawiam się, że też ruszą na ten polski mur i ruszą w ogóle na polską granicę, bo po prostu już o to Łukaszenko razem z Putinem zadbają. Więc pamiętajcie Państwo, że my po prostu musimy to robić we własnym interesie, a nie słuchajcie podpuszczeń rosyjskiej agentury, która w Polsce jest naprawdę potężna. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja już skończę na tym te pytania. Pana prezesa mamy jednego i musimy o niego dbać. Także bardzo serdecznie dziękujemy panie prezesie, że zechciał pan odwiedzić Płock. Dziękuję bardzo Państwu.